W dzisiejszym materiale podsumowałem wszystkie najważniejsze według mnie metryki, wskaźniki, informacje, które mówią o tym, że być może w najbliższym czasie czeka nas jeszcze korekta, która się trochę pogłębi od tego co mamy teraz. Dodatkowo przygotowałem dla Was pakiet informacji o tym, kiedy potencjalnie rynek kryptowalut może w końcu zacząć odbijać w górę, co może to spowodować i jak się na to przygotować. A do tego, jako wiśnięca na torcie, powiem Wam o najważniejszych newsach i o rzeczach, które po prostu warto wiedzieć, żeby rzeczywiście na rynku krypto. To być na bieżąco, więc zapraszam do dzisiejszego materiału. Jeżeli taka forma Wam się podoba, to zostawcie kciuk w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby tych kolejnych materiałów po prostu nie ominąć. Więc tak sobie podsumowując trochę te ostatnie wydarzenia, no to działo się sporo, o czym się dzisiaj dowiecie, ale niestety nie przyłożyło się to do końca na wycenę poszczególnych aktywów na rynku krypto i większość jednak zanurkowała. Ten tytuł 57 tysięcy dolarów nie jest słuchajcie błędny, bo rzeczywiście w dniu dzisiejszym bitcoin do takich wartości spadł. Tak? Mieliśmy 57 tysięcy 100 i był to gdzieś tam przystanek, który już dalej pogłębiony nie został. Od tego momentu udało nam się odbić. Od dzisiejszego poranka rzeczywiście ten powrót cenowy na poziomie około 3% miał miejsce. No i była ta wiadomość na pewno pozytywna, no bo gdzieś tam dużo osób się bało, że lecimy na te 44 tysiące, które przez wiele osób jest rzeczywiście nagminnie bardzo poruszane. Jednak, jeżeli sobie zrobimy taki zoom out i zobaczymy w skali całego dnia, jak te rzeczy się prezentują, no to rzeczywiście... Dużo rzeczy może się wydarzyć. Tutaj jak sobie troszeczkę oddalimy i zobaczymy na jedno dniówce, jak się sytuacja kształtuje wstecz, no to tego all time high cały czas, ta korekta w chwili obecnej, jak widzicie, wynosi około 22%, ale bywało gorzej, bo na tym Black Monday ten spadek wynosi nawet około 33% na tej najniższej świecce, która przez chwilę jednak widoczna była. Więc powiedzmy ten zakres, w którym się poruszamy, głównie oscyluje gdzieś tam w tych granicach, tak? Powiedzmy, to jest dołek, który często jest uklepywany. Zaraz od tego poziomu wracamy a maksymalne wzrosty, których w trakcie tej konsoli doświadczamy przez większość okresu, to jest gdzieś ten pułap, tak? Czyli powiedzmy 67 tysięcy dolarów to są wartości, które są najwyższymi, jakie widujemy. Tak samo jak też ostatnio Bitcoin kosztował to 67 koła, co miało miejsce jeszcze nie tak dawno temu, tylko wiadomo, że pamięć jest krótkotrwała i nie każdemu gdzieś tam wydaje się to bliską historią, to rzeczywiście wszyscy trąbili o tym, że wracamy na all time high, że jesteśmy już bardzo blisko, a jednak ten zakres Został w jakiś sposób utrzymany. Więc rynek krypto jest w tej chwili bardzo niefortunny, jest nieprzewidywalny. I w jakiś sposób powoduje, że dużo osób na pewno sobie odpuściło, i tak ma być. Te wprowadzenie tych ETF-ów rzeczywiście wprowadziło taką no, dozę niepewności, pomimo tego, że wiecie, rynek miał pompować, że takie to jest wydarzenie, że tak tutaj te instytucje, czy klienci prywatni ze Stanów zaczęły no, domniemanie skupować te kryptowaluty, głównie bitka i Ethereum, oczywiście w formie ETF-ów, to jednak nie przyczyniło się to do takich wzrostów, jak wszyscy by chcieli, i wręcz zrezygnowano z dalszych podbojów w rynku krypto, ale jak widzicie. Jak sobie no, możemy tutaj dostrzec, to począwszy od tego wybitego all-time high. Powiedzmy, ten zakres spadkowy w jakiś sposób się wypłaszcza. Tak? Bo po tym odbiciu, gdzie już mieliśmy taką ten high, ale się to nie udało, po kolejnym, gdzie ten, ta wartość 70 tysięcy była rzeczywiście tam, powiedzmy, piłeczką, która została odbita w drugą stronę i to była bardzo ciekawa obserwacja, bo od tego poziomu w ciągu zaledwie chwili spadliśmy o prawie 30%. tak? Więc to było bardzo druzgoczące i nie wydaje mi się, żeby w tak krótkim zakresie czasu, bo tutaj było to około 10 dni czy nawet 8. Taka sytuacja mogła mieć miejsce ponownie. Byłby to drastyczny cios, zanim byśmy weszli w okres hossy. Też dzisiaj mówiłem właśnie na moim telegramie, że według mnie totalnie nie nadchodzi Bessa jeszcze. Nie wchodzimy w ten zakres gdzieś tam, gdzie Bitcoin już nie odbije, bo odbije. Wolumeny na giełdach cały czas są wysokie. Dużo wskaźników po prostu no, pokazuje nam, że ta sytuacja będzie miała miejsce i ja obiektywnie, biorąc pod uwagę te wszystkie gdzieś tam metryki, na które patrzę. Staram się zawsze ten rynek brać pod uwagę właśnie tak i uważam, że taka sytuacja będzie miała miejsce i że altcoiny również jeszcze odbiją i ta tytułowa faza wzrostowa raz jeszcze nastąpi. Pytanie kiedy i dzisiaj właśnie postaram się Wam o tym opowiedzieć. Przypominam też, że jeżeli ktoś chce trochę podreperować budżet, to ma do odbioru 500 dolarów na giełdzie Babit. Ja już nie mogę tego zrobić, bo mam już konto, ale każda osoba, która nie ma konta, która po raz pierwszy na tę giełdę zawita, czy to przychodząc z innej giełdy, przynajmniej częściowo, bo Wystarczy wpłacić 100 dolarów i zrobić weryfikację. Ma do odbioru, właśnie rejestrując się z tego pierwszego linku w opisie. 500 dolków, tak jak widzicie w tych altcoinach, aż wam przybliżę. Jest to Jupiter, Arbitrum, e, na przykład Ethereum, Solana itd możecie rozegrać albo longa, albo shorta i to od was zależy, co rzeczywiście wybierzecie i w którą stronę ten rynek rozegracie. Więc w momencie, gdy zyskacie, ten cały zysk trafia do was. To nie jest tak, że wiecie, jest to wirtualny jakiś kupon, tylko nie, macie 100 dolarów na plusie. To jest ono przez was możliwe do zainkasowania jak najbardziej. Jeżeli stracicie, to giełda pokrywa wasze straty, więc świetna okazja, żeby spróbować i spróbować byvita, czy wam się giełda podoba. Jak widzicie, profit można wypłacić i kupić sobie za niego cokolwiek chcecie. Pamiętajcie, żeby wpłacić 100 dolarów i się zweryfikować wtedy zakładce Rewards Hub, która jest tutaj. O, wchodzicie. My Rewards. Będziecie mieli to do odbioru. Więc jak widzicie, tutaj jest cała zakładka z tym wszystkimi waszymi bonusami. Ja dostałem łącznie już 68 różnych Bonusów i airdropów, co jak widzicie sumarycznie skaluje się no, do fajnej nagrody, i dużo tych różnych kuponów udało mi się odebrać, co łącznie no, gdzieś tam opiewa na parę tysięcy dolarów, pewnie, jakby sobie to podsumować. Więc warto korzystać z giełdy, która Was wynagradza za trading, a nie uprzykrza Wam po drodze życie. E, oczywiście jest to współpraca, ale ja Wam oddaję lwią część prowizji w postaci nie tylko tych bonusów, ale również kursu tradingowego, który macie na ekranie i e, tam wiecie vip na Discordzie, kilku innych rzeczy, które będziecie mieli po kliknięciu w link. No i jest też opisane w opisie krok po kroku, co wam wtedy przysługuje i na co się kwalifikujecie z tego linku w opisie. Zobaczcie, dominacja tego Bitcoina cały czas rzeczywiście porusza się w takim zakresie dla nas dosyć nieprzyjemnym, szczególnie dla osób, które część portfela, tak jak ja, około 20% mają aktualnie zalokowane w altcoinach. Jest to na pewno dosyć przykra sytuacja. Kolejne 7-8% poza tym głównym portfelem ja również mam w różnego rodzaju look-upach które mocno pospadały. Niektóre nawet o 70% z chwili obecnej. I tak, to nie jest tak, że wiecie, jestem niezwyciężony. Również tracę. W prawym górnym rogu macie też film, który nagrywałem i go opowiadałem właśnie o tym, jakie były najgorsze wtopy na kanale, żeby się tutaj wiecie, nie wybielać, nie pokazywać tylko z dobrej strony, tylko szczerze przeanalizować formę case study, co tam po drodze poszło nie tak. Więc po tym filmie możecie go sobie też obejrzeć. No i rzeczywiście w momencie, gdy Bitcoin dominuje tak solidnie, to reszta tych altcoinów praktycznie nie ma prawa bytu, a co dopiero tych low capów kapy małe kryptowaluty dopiero powstające, mamy rewelacyjne środowisko i warunki do wzrostów, w momencie gdy rynek się odbudowuje i gdy jest trend wzrostowy, gdy powstaje dużo nowych wiecie pionierskich rozwiązań i ludzie serio chcą pakować kapitał ryzykowny gdzieś tam klasy aktywów czy klasy kryptowalut w tym wypadku, a w momencie gdy wszystko spada, gdy utrzymuje się trend spadkowy, konsolidacja, to totalnie nie widać światełka w tunelu i wtedy rzeczywiście w momencie gdy nie jest to konsolidacja po wzrostach tylko gdzieś tam po kolejnej korekcie ludziom się odechciewa inwestować w kryptowaluty małe co tak jak na przykład pewnie na własnej skórze widzieliście doświadczyliście tego negatywnie się odbija na stanie waszego portfela do tego gdy ETH jest słabe a teraz jest bardzo słabe od początku roku straciliśmy 20% w parze do Bitcoina w trakcie roku straciliśmy 32%, a jak sobie oddalimy to Ethereum nie było tak sobie jak teraz od tutaj kwietnia 2021 roku, ale zobaczcie w momencie, gdy pod koniec marca, właśnie 2021 roku, Ethereum było na poziomie 0,03% co do Bitcoina, czyli było trzeba zapłacić ponad 33 sztuki Ethereum za jedną sztukę Bitcoina, to w zasadzie w zaledwie miesiąc ta sytuacja odwróciła się wręcz dwukrotnie na korzyść Ethereum i wybuchło ono wręcz, gdzie już później ten zakres opiewał na poziomie jakichś najwyżej 15 sztuk tera za jednego Bitcoina. Teraz są to około. 22-24 sztuki zależy od momentu. No, i jest to moment bardzo negatywny dla samego Ethereum, co również sprawia, że według mnie Ether jest teraz bardziej łokojącą. Jest bardzo negatywna narracja. Dużo osób wręcz mówi, że Ether nie przetrwa, Ethera z nami nie będzie i nie warto go skupować. Uważam, że jest na odwrót, że właśnie w takich momentach jak teraz warto sobie tego Ethera dokupować, bo jest no tani i nieustannie nam tutaj ta dominacja spada. Ja począwszy od 0,052, zamieniałem Bitcoina na Ethereum. Trochę się przestrzeliłem. Oczywiście nie zamieniłem wszystkiego. Kto oglądał film z aktualizacją mojego portfela kryptowalut, to wie jak to wygląda, jeżeli chodzi o moje teraz założenia na hos Też w prawym górnym rogu przypinam ten film, żebyście mogli go sobie sprawdzić i zobaczyć jak to działa. Więc Ether, szczególnie dla osób, które operują żywą gotówką, żywym cashem, wydaje się teraz być bardzo łakowym kąskiem. W momencie, gdy od 56% ta dominacja Bitcoina właśnie oscyluje przykładowo do 60%, to to jest range, gdzie Ethera chciałem akumulować jak nigdy, bo prawdopodobnie jesteśmy po pierwsze blisko odwrotu narracji, odwrotu trendu, a po drugie Ethereum jest po prostu bardzo przeceniony względem samego Bitcoina na skali czasu. Ciekawą obserwacją jest też fakt, że rzeczywiście Solana troszeczkę w ostatnim czasie traci co do Ethera. Już była taka sytuacja, że jedna Solana to było 0,063 Ethera, teraz jest to około 20% mniej i praktycznie Solana nie była od prawie miesiąca tak słaba jak teraz w do Ethereum, co jest w sumie negatywem, bo tym samym odbiło się to dużo mocniej na całej reszcie altcoinów i po prostu cały rynek ponownie krwawi i ma się średnio, no bo jednak w ciągu tygodnia dużo projektów ponownie spadło o 10, 15, 20%. Szeroko reklamowano ostatnio TAO, które już ładnie odbiło, ponownie wraca na wartości, no może nie tak bliskie jak Black Monday, ale jednak nieuchronnie się do tych poziomów zbliża i szereg różnych altcoinów, w tym Jupiter, również zawraca i jest na poziomach niewidzianych od parunastu dni. Więc jeżeli interesują was moje pozycje, to co ja m.in. innymi robię z Jupiterem, to również na Telegramie dzisiaj się tym podzieliłem w głosówce kilkuminutowej. W opisie jest link do tej grupy, jest ona w pełni darmowa, tam się dzielę moimi zagraniami, przemyśleniami, tym co kupuję, sprzedaję, więc warto być tylko tam, jestem w stanie na bieżąco Wam to wszystko pokazywać. No dobra, idziemy dalej. Więc jeżeli chodzi o samego Bitcoina, bo on jednak wiedzie pierwsze skrzypce na rynku krypto, no to w okresie letnim niewątpliwie on naszą cierpliwość testuje, tak? Mija ponad 170 dni, od wybicia tego marcowego all time high na poziomie 73 tysięcy dolarów. I od tamtego momentu, co by nie mówić, Bitcoin jest po prostu w trendzie spadkowym. Formuje niższe szczyty, niższe dołki. Cena na początku sierpnia zdążyła nawet osunąć się do około 49 tysięcy dolarów w wyniku po prostu zawirowań związanych chociażby z podniesieniem stóp procentowych przez japoński bank centralny. tak? Do tego właśnie Bitcoin oscyluje teraz w okolicy tych 58 tysięcy dolarów. Jesteśmy te 21 2% poniżej all time high. No i po prostu sentyment na rynku w związku z trwającą korektą pozostaje od paru tygodni raczej pesymistyczny, a na rynku panuje strach. Jest to no, około 30 do 40 punktów według Fear and Greed Index. To się zmienia oczywiście w zależności od dnia. Dzisiaj jest to ta wartość około 40. No i jest taka niepewność co do tego, czy Bitcoin nawet nam nie spadnie do poziomu tych 44 tysięcy dolarów. Tak? W miniony weekend zakończył nam się też sierpień i bilans tych ETF-ów bitcoinowych był ujemny. I był to słuchajcie pierwszy negatywny miesiąc od startu ETF-ów w styczniu, więc na no, wiadomość no, druzgocząca wręcz dla inwestorów, ciężka taka do przyswojenia, bo pomimo tej ośmiodniowej serii, tak jak tutaj to macie na ekranie, pozytywnych napływów netto, no to jednak te amerykańskie fundusze Finalnie zakończyły sierpień. Na stracie, odnotowując łącznie odpływ netto w wysokości około 94 milionów dolarów, czyli nie jakiś kolosalnie ogromny, bo gdzieś tam szybko licząc, jest to około powiedzmy 1600 sztuk bitcoinów, coś takiego, ale jednak jako ekwiwalent, tak? ale jednak coś to oczywiście znaczy i są to jakieś wartości, które warto odnotować. Dla Ethereum tym bardziej sierpień nie był dobrym miesiącem, jeżeli chodzi właśnie o ETF-y. Odpływy, odpływy cały czas praktycznie, szczególnie przez ostatnie dwa tygodnie nam towarzyszą. No, nie można powiedzieć nic pozytywnego o ETF-ach na Etherze, oprócz tego, że po prostu są i to dobry znak mówiący o adopcji rynku krypto. Długoterminowo, ale w krótkim terminie, jak widzicie odbiło się to negatywnie. Dużo się też mówi o tym, że te ETF-y całkowicie rynek krypto, ale jeden z analityków on-chainowych też myślę słusznie zauważył, że na ten moment po prostu udział etf na rynku jest niewielki i wynosi maksymalnie 20%, a holderzy i wcześniej istniejące po prostu rynki nadal odpowiadają za 80-90% udziału w tej przestrzeni. Więc to, co się dzieje na rynku krypto, bardzo, bardzo mocno jest uzależnione w chwili obecnej od Sytuacji makroekonomicznej, zwłaszcza w Stanach, tak? bo zeszły tydzień przyniósł nam no, kilka istotnych informacji o stanie amerykańskiej gospodarki. Między innymi, słuchajcie, poznaliśmy drugi odczyt PKB w Stanach oraz też liczbę tutaj rzeczywiście nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. I ogólnie to są takie dwa odczyty, które były pozytywne bo PKB w USA w drugim kwartale wzrosło do 3%, jest to wynik po prostu wyższy niż oczekiwano, a jeżeli chodzi o zasiłki, no to złożono 230 tysięcy nowych wniosków, jest to wynik niższy niż oczekiwano, więc no, na papierze wygląda na to, że recesji nie ma już z nami w pokoju tak, nie widzimy jej, a jeszcze miesiąc temu podczas Black Friday było wielu krzykaczy, którzy panikowali, straszyli recesją, a dziś widzimy, że sytuacja jest całkowicie inna. I ja wiecie, nie neguję tego, że recesja nie nadejdzie, też nagrywam niedługo ten tym materiał, żebyśmy sobie to wspólnie przeanalizowali, jak sytuacja może wyglądać, no bo jest sporo wskaźników, które mówią nam, że przełom tego 25 i 26 roku może być początkiem sporego krachu, ale no... Po pierwsze dajcie znać kciukiem w górę, jeżeli chcecie taki materiał, a po drugie no wiadomo, że chcielibyśmy najpierw rozegrać rynek kryptowalut i zrobimy co się da, żeby do tego momentu rozegrać to po prostu poprawnie. Więc no, temat tej recesji ucichł, nie powinniśmy się tam na razie martwić. Wyszedł też oczekiwany długo raport tych przychodów NVIDIA. I tutaj rzeczywiście widzimy, no, że ta korelacja NVIDI z rynkiem krypto oczywiście jest, szczególnie z projektami AI, no bo to do tego jest sektor technologiczny, taki ogólny, sektor DEPIN na blockchainie, tak. No i sumarycznie wszystko prowadzi do tego, że wyniki były pozytywne, że rzeczywiście Invidii przychody wzrosły o 15% kwartał do kwartału, a earnings per share, czyli te zarobki na akcje wzrosły do 67 centów, czyli o 12% kwartał do kwartału, więc po prostu w ostatnich dniach mieliśmy serię pozytywnych danych, ale kryptowaluty właśnie, no, bądź co bądź niestety nie zareagowały na to zbyt dobrze, co świadczy o takiej dosyć słabości rynku i wyczerpaniu trochę materiałów w chwili obecnej, no bo mieliśmy kolejny Scenariusz Sell the news po wynikach Nvidia i zarówno Bitcoin, jak i właśnie altcoiny z sektora AI zaliczyły korektę w ciągu ostatnich godzin. Na Telegramie o tym również pisałem. Do tego stali widzowie, szczególnie ostatnich trzech materiałów. No dobrze wiedzą, że ja o tej korekcie aktualnej trochę ostrzegałem, tak? Mówiłem niejednokrotnie, że pomimo takiego uniesienia, pomimo tych też ostatnich weekendowych wzrostów, to prawdopodobnie nie koniec spadków, nie należy się zbytnio podniecać, że wrzesień może być negatywny. I jak sytuacja, jak będzie wyglądało, tego dokładnie jeszcze nie wiemy ale no, następuje taka wiecie, ostateczna kapitulacja co widać po rzeczywiście wycenach altcoinów no bo gdy altcoin spada to ktoś go na świecie sprzedaje i tym samym z tego wyścigu szczurów powiedzmy rezygnuje, dlatego też no to aktualnie trwa i ta kapitulacja powiedzmy postępuje ale już w coraz mniejszym wydaniu, bo altcoiny z tych wartości, z których miały spaść już głównie spadły, teraz to jest takie uklepywanie dołków, szukanie drugiego dna lub właśnie tych wartości, z których moglibyśmy wrócić na właściwy tor, tak Wiecie, ja się nie spodziewałem jakiejś euforii, jakiejś kontynuacji wzrostów na przełomie sierpnia i września, bo dopiero co skończyliśmy wakacje i zaczęliśmy taki historycznie słaby miesiąc dla Bitcoina, no ale ogólnie zapalniki prowzrostowe, które były, o których Wam mówiłem przed chwilą, po prostu były niewystarczające, żeby te ceny wyciągnąć do góry, tak? I oczywiście, jeżeli chodzi o takie najbliższe informacje, które są na pewno pozytywne i które mogą dużo długoterminowo zmienić, no to fakt, że czekamy na tego 18 września, kiedy Fed no już prawie na pewno obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych, a być może i o 50, ciężko jest tutaj na pewno przewidzieć reakcję rynku w momencie ogłoszenia obniżek. Ale jedno jest pewne, możemy spodziewać się dużej zmienności na rynkach, co dla traderów może okazać się po prostu świetną okazją na zarobek, jeżeli się rozegra rynek w dobrą ze stron. Więc więc jeżeli chodzi o to, co nas czeka we wrześniu, to już Wam opowiadam, bo jest to po prostu najbardziej ciekawy, myślę, moment, żeby sobie o tym pomówić. Zaczęliśmy nowy miesiąc, a Wy jesteście no, i rozgoryczeni częściowo, ale też macie tutaj pole do zakupów. Możecie sobie uśrednić cenę, zakupić Ethereum niżej, altcoiny również, więc tym samym nie jest to też taki zły moment, bo o tym DCA na kanale mówimy od pradziejów. Więc tutaj zobaczcie, bardzo ciężko jest przewidzieć na pewno, w którą stronę Bitcoin pójdzie. Są oczywiście szanse na to, że możemy zajczyć ten dołek na poziomie 44 tysięcy, ale i również na to, że zaatakujemy All Time High przed 18 września, by potem nastąpił Sell the news Event. Więc ja po prostu nie rozgrywam tego, gdzie całym kapitałem, w którą ze stron. Jest to taki moment, który często się śmiejecie, że jest kluczowy, kluczowy, ale w skali krótkoterminowej jest to kluczowy moment. Jest to takie rozstrzygające rozdanie kart. Gdzie Bitcoin w ciągu najbliższych paru tygodni powinien rzeczywiście pokazać nam, w którą stronę wyznaczy kierunek, jeżeli chodzi o dalszy gdzieś tam spektakl i to, jak sprawy będą się miały w najbliższym czasie. Po prostu możemy iść bokiem przez parę tygodni, konsolidując się. Na co gdzieś tam często zwracasz się uwagę, ale są też pozytywne dane, tak, które być może właśnie z amerykańskiego rynku pozwolą kryptowalutom przynajmniej chwilowo uwolnić się z tego trwającego marazmu letniego. I no, w tym tygodniu mamy sporo ważnych danych ekonomicznych, które będą kształtować właśnie price action na rynku. We wtorek mamy coś, w środę jest raport JOLTS w czwartek NFP, a w piątek dowiemy się też, jaka była stopa bezrobocia w sierpniu, więc to wszystko, kumulując się razem, będzie ten nurt wyznaczać. W okresie letnim też aż do października no Bitcoin lubił sobie brać trochę wolnego, nie robić szczególnie zbyt dużych ruchów w tym okresie i dopiero w październiku zaczynało dziać się więcej, tak? Liczne też analizy wskazują na to, że obecne poziomy cenowe Bitcoina znajdują się w takim stanie, nazwijmy to sobie równowagi, czyli są po prostu fair. Informuje nas o tym chociażby najnowszy raport od Glassnoda i wskaźnik MVRV niejednokrotnie go pokazywałem 2022 roku i to jest skuteczne narzędzie jak na poszczególny wskaźnik, który po prostu pozwala na ocenić średni, niezrealizowany zysk inwestorów i może nam to też pomóc w zdefiniowaniu, czy Bitcoin w danym momencie jest niedowartościowany, czy jest przewartościowany lub czy cena jest po prostu no spoko, normalna. I w ciągu ostatnich dwóch tygodni ten wskaźnik testował poziom 1,7 i to jest historycznie kluczowy moment, macie zaznaczonego go właśnie tutaj Taki punkt równowagi tak, między makrotrendami, właśnie byczego rynku Hossy a rynku BESY. I około 51% dni handlowych kończy się z wartością VRV powyżej tej średniej, więc to sugeruje, że po prostu rentowność inwestorów zasadniczo wróciła do tego poziomu stabilizacji, że, ta, że to podekscytowanie oraz euforia po wprowadzeniu ETF-u po prostu opadły i że Bitcoin w tym momencie według tego wskaźnika nie jest ani za drogi, ani zbyt tani, cena jest po prostu spoko. Ale zobaczcie, że dominacja wynosi 56% więc no, przez to właśnie ucierpiały mocno inne altcoiny. Podobną historię można zaobserwować w przypadku tutaj wskaźnika supply in profit, czyli procentowa ilość bitcoina, który jest obecnie na plusie w stosunku do ceny zakupu, bo podobnie jak ten poprzedni wskaźnik, to ten oscylator powrócił do swojej długoletniej średniej wartości, a poprzednie przypadki, w których miało miejsce podobne, ponowne testowanie tego poziomu, można zaobserwować pod koniec 2016 roku, w trakcie zmiennego okresu 2019 oraz podczas wyprzedaży w połowie 2021 roku. I ten okres to jest taka przepychanka, wiecie, byków z niedźwiedziami możemy mieć teraz zarówno długi ruch boczny, jak i po prostu impuls w jedną ze stron. Sprawdźmy sobie też, jak wyglądają stosunki między ceną a zmiennością netto wolumenu likwidacji, aby po prostu uzyskać taki wgląd w to, jakie jest aktualnie zainteresowanie grom na dźwigni. No bo zobaczcie, że ten wskaźnik spadł do poziomów niewidzianych od lutego 2022 roku, więc co nam mówi, że terderzy są trochę mniej skłonni do podejmowania ryzyka na dużym lewarze. Szczególnie jeżeli właśnie wchodzą w grę duże dźwignie na dużych środkach, nie ma takich brawurowych akcji, więc to po prostu też potęguje tezę, że obecnie mamy taką ciszę przed burzą na rynku, ponieważ za każdym razem, gdy te wykresy pokazywały takie wartości, to kilka tygodni później następował mocny wzrost aktywności wśród inwestorów i traderów. A o ile ciężko przewidzieć price action na najbliższy miesiąc lub dwa, to generalnie czwarty kwartał zapowiada nam się po dla rynku kryptobyczą. I ja te swoje argumenty też opieram m.in. na cykliczności, na danych historycznych, które potwierdzają, że historycznie po prostu czwarty kwartał kończył się dla bitcoina bardzo pozytywnie, ale też mamy tak samo, jeżeli chodzi o taką tabelkę miesięczną, czyli październik, listopad, grudzień, szczególnie w latach halvingowych to generalnie bardzo, bardzo dobre miesiące. I zobaczcie, jak to wyglądało w poprzednim cyklu, tak? Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, jakby konkretny impuls wzrostowy zaczęły się tworzyć mniej więcej w połowie października, i po tym właśnie doświadczyliśmy parabolicznych wzrostów przez wiele miesięcy, a żeby zakończyć już tą część spekulacyjną no pozytywnie, tak? To spójrzcie na te dwa wykresy, które pokazują cykliczność cenową we wrześniu. Więc po pierwsze, no wiadomo, każdy jest znudzony tą obecną konsolidacją, która trwa od marca, ale warto przypomnieć, szczególnie nowym osobom, które mnie oglądają, że niemal inne sytuacja miała miejsce rok temu, bo konsolka wtedy też trwała aż do października i Bitcoin w ciągu następnych 6 miesięcy urósł ma 200%, no i pytanie czy historia się będzie rymować, tak? Tu mamy jeszcze lepiej pokazane właśnie na tym wykresie, że wrzesień jest kluczowym momentem na rynku kryptowalut, znaczy to jest takie zestawienie bardziej, bo z reguły był to ostatni moment na tanią akumulację przed największą fazą wzrostów i przed tą taką prawdziwą wielką hossą, na którą wszyscy oczywiście czekamy. Z tych ciekawych newsów przychodzą dalej, na pewno jest to, że przychody górników są najniższe od 11 miesięcy, ponieważ trudność kopania się po prostu zwiększa sierpniowe przychody wyniosły 800 milionów dolarów około i to znaczy około 10% spadku od lipca, w którym przychody wyniosły ponad 900 milionów od marca tego roku, czyli od momentu wybijania nowego all time high na bitcoinie przychody górników zmalały aż o 57%, więc po prostu widać, że jesteśmy w okolicach tej kapitulacji górników, która często zwiastowała odwrócenie trendu. Do tego wieloryby nadal nie chcą tego bitcoina sprzedawać, może nie dokupują zbyt dużo, ale sprzedawać nie chcą, bo liczba portfeli trzymających minimum 100 bitcoinów nie była tak wysoka od 17 miesięcy. E, oczywiście trochę bitcoina teraz łatwiej kupić niż 2, 4 czy 5 miesięcy temu, ale jednak tylko w sierpniu doszło 283 adresy, które trzymały minimum 100 sztuk bitcoina. Więc sierpień mimo tego, że wiecie, no zamknął się na minusie, to wieloryby wykorzystały ten czas na akumulację po niższych cenach. A do tego wielkimi krokami po prostu zbliżają się wybory w Stanach, więc jeżeli zastanawialiście się jak wieloryby wykorzystywały ten czas na kumulację po niższych cenach, to już wam mówię i też jak po prostu to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o price action Bitcoina po wyborach. Jest taki ciekawy tweet. Zobaczcie, jest taki analityk Dan Held, i on zwraca uwagę po prostu na to, że poprzednio dwukrotnie po elekcji Bitcoin po prostu znacznie zyskiwał na wartości. Więc mamy te dane historyczne też na tyle świeże, że oprócz roku halbingowego ten rok elekcyjny również przyczynił się do faktu, że Bitcoin mocno rósł na wartości, a wybory już niebawem. No dobra, ale co z altcoinami? Wiem, że to Was też bardzo interesuje. No, po pierwsze. Bez wzrostu bitcoina altcoiny niezbyt mogą rosnąć, rzadko to się zdarza. Najpierw bitcoin musi zyskać, przykładowo wrócić do old time high, potem no, takie pozytywne nastroje gdzieś tam szeroko rozłożyć przed oczami inwestorów, a do tego potem stracić na dominacji, żeby altcoiny mogły rosnąć. tak? Dominacja bitcoina w rynku po prostu się nie poddaje, co róż wybije takie nowe, wielomiesięczne. Maxima, no bo obecnie nawet bitcoin ma około 57% dominacji rynku i wcale nie wykluczone, że jeszcze przez parę tygodni to się będzie umacniać. Tutaj ten scenariusz byłby wtedy podtrzymany i myślę zrealizowany, że dojdziemy do około 60% dominacji i wtedy bitek już w końcu odpuścił. Więc byłby to już powoli teraz dobry moment na powolną akumulację niektórych altcoinów, które wydają Wam się że rzeczywiście właściwym wyborem. Na wykresie Total Free też widzimy, że od marcowego tutaj szczytu kapitalizacja altcoinów jest obecnie na 30% korekcie i to jest oczywiście średnia, tak, wyklucza tylko Ethereum i USDT i bierze pod uwagę te największe altcoiny, a na przykład dobrze wiecie, że XRP ma dużą kapitalizację, a nie spadł prawie w ogóle od tamtego czasu, więc tym samym zawyże powiedzmy, no, w formie pozytywnej ten wynik, czyli przykładowo, na przykład bez XRP, spadek mógł wynosić już 30 parę procent, i tak dalej, i tak dalej. Więc no nie wykluczono, że po prostu rzeczywiście ten poziom aktualny, gdy zostanie utrzymany, jest dobrym, żeby te zakupy no, pod hossę rozpocząć, ale nie jest to do końca właściwy scenariusz też, no bo zobaczcie. Lepiej wejść po potwierdzeniu tych wzrostów, lepiej wejść w momencie, gdy potwierdzi nam się ten trend wzrostowy, to odwrócenie, właśnie które będzie pozytywne dla nas, i po prostu mieć krótszy okres do przetrzymania z altcoinami, zamiast nam się zastanawiać przez wiele miesięcy, czy nasze bagi to w ogóle przetrwają. I tak samo dopiero w momencie, gdy wyznaczy się, Tutaj ten potencjalny moment wzrostowy, to wtedy dopiero bylibyśmy w stanie gdzieś tam kupować już tak na masę te altcoiny i przykładowo sprawić, że 50% naszego portfela to będą altcoiny, czyli dwa razy więcej niż mamy obecnie, tak mniej więcej. i Prawdopodobnie to się wydarzy w momencie, gdy Ethereum przebije najwyższe wartości z tego roku, gdzie były one wybite po akceptacji ETF-ów. Ale żeby to się stało, no to jeszcze daleka droga. Sami widzicie, w jakim stanie jest Ethereum. Więc żeby się mocno, mocno w altcoiny, to na pewno jeszcze trochę, ale ekspozycji na nie mam i cały czas sobie ubrałem DCA za jakieś stablecoiny, które po prostu pozyskuję z aktywnego biznesu. Opierając się też na tym wykresie, który macie przed oczami, można po prostu stwierdzić, że drastyczny spadek dominacji bitcoina i rozpoczęcie alt -sezony Następowało dokładnie 33 tygodnie po halvingu i byłby to w tym wypadku drugi tydzień grudnia 2024 roku, czyli obecnego, który mógłby być oczywiście potencjalnym startem rajdu na altcoinach, gdyby to się miało powtórzyć. No, ale aby ten wątek dzisiejszy o altcoinach był kompletny, to podrzucę Wam jeszcze takie najciekawsze newsy z tego sektora w ostatnim czasie, żebyście wiedzieli, co w trawie piszczy i co warto robić. Między innymi jest taki projekt Stacks, który próbuje zostać liderem tutaj Layer 2 na sieci Bitcoina. Przejdzie taki ważny hard fork o nazwie Nakamoto, i po tej aktualizacji będzie można palić Bitcoina, najpewniej jakby wysyłając na martwy adres, aby otrzymać tokeny Stacks. Więc jest to, no, bullish na pewno informacja dla tego projektu. O że STX, jeżeli ktoś chce go sobie wyszukać, też wam teraz rzucę z Market jakąś przybitkę. A propos sieci Ton, bo też pytacie, no to miała już drugi outage w przeciągu kilku dni co może też lekko niepokoić holderów tego tokena, no bo chociażby taka Solana też niejednokrotnie miała tego typu problemy, ale widzimy, że jakoś sobie radzą i są nadal najbardziej wychajpowanym ekosystemem w krypto, więc to nie musi świadczyć, że to on, wiecie, zaraz upadnie, ale no po prostu ma oprócz tego Durowa również problemy. Ale zostając właśnie przy tym wszystkim, no to Durow został wypuszczony z aresztu, za kaucją w wysokości 5 milionów euro, postawiono mu poważne zarzuty, czeka na rozprawę, a w tym czasie po prostu nie może opuszczać terytorium Francji, musi się zgłaszać do Placówki policji co jakiś krótki czas. Do tego wydaje mi się po prostu, że mamy pierwsze wzmianki o nadchodzącym nowym trendzie, to też jest ciekawe. Bo są fundusze inwestycyjne, np. Venture Capital, które uczestniczą w finansowaniu przyszłych projektów Layer 2 na Solanie. I chociaż Solana jest szybka i tania, no to jej Layer 2 może zwiększyć skalowalność, umożliwić specjalizację w różnych przypadkach użycia. Może to też poprawić zarządzanie zasobami i zmniejszyć po prostu opóźnienia, umożliwić dalsze innowacje. Więc to jest ciekawy teren, który się kształtuje. Będę to obserwował i w przypadku, gdy zobaczę jakiś ciekawy, nowy projekt, który może być perspektywiczny, tak jak kiedyś Wam wrzuciłem. Też wam wrzucę porów na ekran, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. E, przykładowo pod koniec 2022 roku, gdy te tokeny AI zaczynały rajd, tak? tam FED czy AGX, udało się wykręcić się, dobre wyniki na tych tokenach. Były to najlepsze altcoiny, które kupiłem pod długi termin w ciągu ostatnich tam 16 czy 18 miesięcy e, i e, tym samym spróbuję pod kolejną falę wzrostową również jakieś takie projekty wynaleźć, które będą oczywiście na telegramie KDP Wiadomości publikowane, więc zachęcam do właśnie dojścia tam i no, śledzenia grupy aktywnie. Jeżeli ktoś też nie wie właśnie, jak te altcoiny poszczególne kupować, jak je rozgrywać również na dźwigni, to w prawym górnym rogu macie poradnik o giełdzie Bybit, gdzie się tym wszystkim dzielę, a w opisie pod tym filmem macie jak widzicie taką playlistę tradingową, jak poprawnie tradować, jak rozgrywać wzrosty, spadki, jak rozgrywać listingi na giełdach, warto według mnie sprawdzić i tym samym się w tym takim nudniejszym okresie trochę doedukować. Poro też jest bojkotu w ostatnim czasie a propos giełdy Binance, no bo Giełda zamroziła fundusze wszystkich palestyńczyków na platformie pod pretekstem walki z terroryzmem. No i są pogłoski, że następnymi narodami, które mają zostać dotknięte tą procedurą, mają być spokojnie nie Polacy, nie funduje Binance, bo mam współpracę z Bajbi, tylko obiektywnie mówię, jak to wygląda. Mają być to Syryjczycy i Libanczycy. I ta inicjatywa jakby giełdy wynika ze współpracy z rządem Izraela. No i to się mocno gryzie, bardzo mocno, z ideą decentralizacji, prywatności, za którą ludzie po prostu kryptoaluty pokochały. Więc ostry food tutaj na Binasa Oczywiście poleciał, no i tak to wygląda. Negatywna informacja to jest związana trochę z rynkiem krypto, to fakt, że popularna giełda, taki Marketplace NFT czyli OpenSea, dostali od Seku tak zwany Wells Notice, i tutaj ta komisja twierdzi, że platforma sprzedaje po prostu niezarejestrowane papiery wartościowe. Więc jak widzicie, historia nam się powtarza. I w jaki sposób zapętla. Do tego taka pozytywna informacja. Wiem, że dużo z Was klikało. Jest już potwierdzony airdrop e projektu Hamster Combat. Tokeny dostaniecie 26 września, więc dajcie łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli rzeczywiście klikacie w tego popularnego klikacza z chomikiem. Tak, słuchajcie, podsumowując trochę w formie konkluzji to, co dzisiaj opowiedziałem, no to rynek krypto mocno opiera się na tym, co po prostu dzieje się w świecie makroekonomii. tak? Wiele zależy oczywiście od ilości wolnej gotówki w obiegu, a w związku z obniżkami stóp Procentowych. W wielu krajach po prostu na świecie ten aspekt wydaje się poprawiać i kasy będzie przybywać wraz z rozwojem tych wszystkich wydarzeń i z każdym kolejnym kwartałem, więc czekamy na kolejne obniżki po prostu, które będą teraz w Stanach, na reakcję rynku, bo potencjalnie więcej środków powinno wtedy napływać do aktywów ryzykownych. Tak było zazwyczaj w długim terminie, a ryzyko to jak dobrze wiecie drugie imię rynku kryptowalut. Na wzrosty raczej jeszcze chwilę poczekamy, wrzesień zazwyczaj był słabym miesiącem, co nie znaczy, że musi się to powtórzyć. Na razie tak to się rozpoczęło i według danych on-chainowych na obecnych poziomach bitcoin właśnie znajduje się w stanie równowagi, czyli no chwilę może to potrwać, zanim wybije trzeba też pamiętać, że jesteśmy już 4 miesiące po halvingu, a opierając się na cykliczności, zbliżamy się właśnie powoli już w, no, wielkimi krokami do tego kolejnego ranu, który no, dodatkowo dostaje paliwa w postaci wydrukowanych dolarów w obiegu, ale tak jak mówię, jeszcze chwilę może to potrwać, czy to będą 3 tygodnie, 3 miesiące, 3 miesiące, ciężko powiedzieć, ale w tym zakresie raczej operujemy, po prostu jeżeli to przetrwaliście i przeżyliście te pół roku spadków, to prawdopodobnie najgorsze za wami i tym samym już powoli jakieś Światełko w tunelu niebawem, być może po ostatniej takiej grubszej korekcie, będzie przed Wami powoli się rozkręcało. Jeszcze spójrzcie tutaj na koniec na makro wykres na Ethereum. Da się wyczuć taki ogromny foot tak, wokół największego, właśnie Alta, i to oznacza, że albo jesteśmy już blisko, albo właśnie w trakcie fazy kapitulacji na eterze bo mamy tu świetne porównanie price action teraz z okresem wakacyjnym zeszłego roku i cały czas jesteśmy w długoterminowym trendzie wzrostowym, ale w skali makro wygląda na to, że po prostu jeszcze parę tygodni tej konsolidacji na pewno przed nami. Więc jeżeli wy chcecie skorzystać również z faktu, że jeszcze jest nuda, chcecie sobie poukładać te rzeczy, to macie do odbioru też 30 dolarów na ByBicie. Jeżeli ktoś tam nie ma konta, to ma właśnie za pierwszą wpłatę 100 dolków. Te 30 dolków sobie odbiera do 30 tysięcy dolarów cashbacku z depozytu, 10% cashbacku z prowizji to jest kluczowe, bo jeżeli korzystacie właśnie z Binance z innych giełd, to tam te prowizje są po pierwsze okresowo wyższe, po drugie nie macie przypisanego cashbacku do waszych kont, który macie rejestrując się z mojego linku w opisie. Z uwagi na współpracę, jaką mam z tą giełdą, lwią część prowizji oddaję wam właśnie w postaci i cashbacku, i różnych tam bonusów, turniejów, dodatków, mojej książki, która jest rozdawana na Telegramie i też słuchajcie, jutro, co bardzo istotne, wszystkie osoby, które mają konto na ByBicie, będą mogły u mnie na Telegramie wygrać 2000 dolarów, więc warto je mieć... Przygotować się na dzień jutrzejszy, to jest taki sneak peek dla osób, które oglądają do końca i będą mogły po prostu to odebrać, nie musząc się tam, wiecie, gorączkowo przepychać z innymi. Skorzystajcie sobie z giełdy, spróbujcie i odbierzcie też dostęp do dwóch kursów. Kurs tradingowy od SUBE, większość z Was go kojarzy, jeżeli nie, to macie w prawym górnym rogu przypięty też jego ostatni materiał dzisiejszy z aktualizacją, gdzie naprawdę fajnie opowiada o tym, jak widzi rynek, a ostatnie tygodnie pokazały, że ma rewelacyjną skuteczność, jeżeli chodzi o wytypowanie tych poszczególnych momentów na rynku. SUBE też jest traderem na arenie, gdzie tylko i wyłącznie tam wrzuca swoje zagrania na spocie czy na dźwigni i tylko tam rzuca swoje pozycje. Na całej reszcie, gdzieś tam miejsc, po prostu mówi o momencie, no, w którym jesteśmy i o tym, w którą stronę Bitcoin potencjalnie może zawędrować. Więc, jeżeli chcecie jego kurs, który jest no, skuteczny i również Wam pozwoli rynek rozgrywać we właściwej formie, to sobie go odbierzcie. Mając, właśnie tak się z Suba dogadałem, konto ode mnie na Mabicie, również możecie ten kurs odebrać. Jest oczywiście podlinkowany w opisie. I, żeby tutaj zakończyć ten film takim humorystycznym, Akcentem, to spójrzcie na ten wpis. Musicie po prostu zrozumieć, że to niepłynne, takie konsolidacyjne lato jest stworzone po to, aby traderzy zwiększali swoje pozycje na futures i zostali następnie zlikwidowani. Tak więc mamy taki nudny sezon, w którym nawet market makerzy tylko polują na waszą płynność i wykorzystują tą taką niecierpliwość traderów. Więc no, jeżeli budujecie duże pozycje, nie grajcie na dużej dźwigni. Jeżeli robicie takie swingi, dokładacie do tych pozycji, to może to się skończyć źle, bo będziecie jeszcze wycinani w tę czy drugą stronę. Dlatego po prostu tak wiele osób w tym cyklu nie zarobi, bo po prostu wyzerują się po drodze, albo na dźwigni, albo na memach, bo to wszystko kusi. A jeżeli się złe portfolio prowadzi, złe te e, gdzieś tam po prostu proporcje utrzymuje, to nie ma możliwości matematycznie, żeby zakończyło się to sukcesem. Kciuk w górę, w prawym górnym rogu macie materiał o tym, jak grać poprawnie na dźwigni, na giełdzie Bybit, jak sobie to wszystko ustawić, jak te parametry funkcjonują, jak to działa. I przypominam, playlist treningowy w opisie, tam wszystko znajdziecie, 20 materiałów krok po kroku. Trzymajcie się, cześć!